10 kwietnia 2010, fakty. Ja nazywam się Aleksander Wierzyński. Witam Państwa w programie, którego gościem i bohaterem oraz naszym przewodnikiem po pracach podkomisji smoleńskiej jest Antoni Macierewicz, przewodniczący tegoż ciała oraz oczywiście marszałek, senior Sejmu Rzeczpospolitej, były minister obrony. Panie marszałku, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. W poprzednim programie opowiadaliśmy o, no, łagodnie mówiąc, niezgodnościach z faktami w pracy komisji, która badała tą katastrofę, i tak komisji kierowanej przez Edmunda Klicha, jak i komisji kierowanej potem przez pana Millera. Niemniej jednak społeczeństwo było przekonane. Te głosy mówiące o tym, że to był zamach, a przynajmniej trzeba to sprawdzić, czy był, czy nie był, były bardzo głośne. No i co zrobiła z tym komisja? Jak do tego odnieśli się badacze tego fenomenu? No więc tak rzeczywiście było, że absolutna większość społeczeństwa uważała, że to był zamach. O tym mówiono głośno, tego domagano się, jak pan słusznie mówi, właśnie z badania tego. Tymczasem pan Donald Tusk zaakceptował tak zwaną konwencję chicagowską, która wszystko oddawała w ręce rosyjskie, i dlatego polska komisja, ani komisja pana Edmunda Klicha, ani przygotowywana komisja później, gdy pan Miller ją zaczął, tak naprawdę niczego w ogóle nie zbadała. I zdawano sobie sprawę z tego, że trzeba będzie coś w tej sytuacji zrobić. Przyjęto rozstrzygnięcia prawne, które narzuciła strona rosyjska. Niczego nie zbadano i znajdowano się w sytuacji zupełnie dramatycznej. Stąd instrukcja, którą pan Miller przekazał swojej komisji, gdy objął nad nią kontrolę 28 kwietnia, że trzeba się dostosować do Rosjan i nie gadać. Może posłuchajmy, co na ten temat powiedział Jerzy Miller. Albo zadbamy o jednolity przekaz, który nie sprzyja budowaniu mitów i podejrzeń, albo sami sobie ukręcimy bić na własne plecy. No i właśnie. Czyli co krótko miał na myśli? Musimy się zgodzić z Rosjanami. Musimy tak naprawdę, jak powiem, robić to, co oni nam każą, bo inaczej... Bo inaczej sobie ukręcimy bicz na własne plecy. Ja nie sądzę, żeby chodziło o ich własne plecy. Raczej chodziło o plecy pana Donalda Tuska i ówczesny rząd. Bo warto pamiętać, że o ile właśnie rząd, pan Miller, no, który przecież był współodpowiedzialny za to, do czego doszło, bo jako minister spraw wewnętrznych odpowiadał za Biuro Ochrony Rządu. Odpowiadał za to, że niczego nie sprawdzono, że niczego nie zabezpieczono, że pan prezydent Kaczyński i cała delegacja polska polecieli do Smoleńska bez żadnego zabezpieczenia. To była odpowiedzialność i pana ministra Millera, i oczywiście premiera, który nadzorował służby specjalne, nadzorował BOR, nadzorował w ogóle całą strukturę bezpieczeństwa państwa. W związku z tym oni sobie zdawali sprawę z tego, że ich może dotknąć konsekwencja, jeżeli rzeczywiście dojdzie do zweryfikowania i okaże się, że był zamach, to ich to dotknie. Tak samo jak się dzisiaj zresztą ci ludzie zachowują. Tak samo wtedy, stąd to powiedzenie, że musimy być bezpieczni, a bezpieczeństwo daje nam tylko strona rosyjska. Miller zdawał też sobie sprawę ze sytuacji prawnej i sytuacji konsekwencji wynikających z przyjęcia konwencji chicagowskiej. Mamy na ten temat kolejną planszę. Zapraszam Państwa. My nie jesteśmy równoważnymi dwiema komisjami. Komisja rosyjska jest komisją wspólną. Myśmy uznali funkcjonowanie Komisji Rosyjskiej jako zgodną z prawem międzynarodowym. Natomiast rząd rosyjski się w ogóle nie wypowiada na temat naszej komisji. Dla rządu rosyjskiego nasza komisja nie istnieje, a w związku z tym nie są to dwie równoprawne komisje. Nasza komisja jest niezgodnie powołana. Znaczy, żadne prawo międzynarodowe nie zezwala, mówi przewodniczący Jerzy Miller 28 kwietnia
2010 roku. No to jest presja, którą on wywiera na członków komisji. Ona jest niezgodna z prawdą. Ona jest niezgodna z prawdą, dlatego że wbrew pozorom komisja pani Anodiny była komisją, to ona była komisją wewnętrzną, choć rzeczywiście komisja Millera, KBWLP, powołana w tej sytuacji, w której jej punktem odniesienia nie była umowa z 1993 roku, tylko zgoda na konwencję chicagowską, była o tyle bezprawna, że nie miała prawa badać katastrof poza Polską, bo aby badać katastrofy poza Polską, trzeba było mieć podstawę umowy między dwoma państwami. Tymczasem 16 kwietnia prezydium rządu uznało, że nie będzie brany pod uwagę porozumienie z 1993 roku, tylko konwencja chicagowska. Tak naprawdę, wbrew temu, co tutaj powiedział pan Miller, obie komisje były komisjami, które nie miały międzynarodowego punktu odniesienia i międzynarodowego Pojawił się też pomysł powołania Komisji Europejskiej, odwołania się do jakichś międzynarodowych ekspertów już wtedy, 29 kwietnia 2010 roku. Może zobaczmy ten cytat, kolejny. Wypowiedź przewodniczącego Jerzego Millera, widzimy jest to dzień później. Czyli jeżeli Komisja Europejska będzie rozmawiała na przykład o nowej umowie międzynarodowej z Rosją, a taka jest negocjowana jako państwem poza Unią Europejską, to możliwe, że będziemy mieć podpowiedź. Poczekajcie jeszcze 2 miesiące, skończymy te negocjacje, umowa będzie podpisana, to wtedy sobie to opublikujecie do końca. Po co? Żeby te rozmowy brukselsko-moskiewskie zakończyły się w bardziej sprzyjającej osiągnięciu końcowego sukcesu atmosferze. No, można się zgodzić, że zabójstwo prezydenta kraju Unii Europejskiej na terytorium kraju, który jest otwarcie wrogi wobec NATO i negocjuje jakieś sprawy, no, może nie nastrajać pozytywnie do negocjacji może nie prowadzi do sukcesu tych. No to jest, powiedziałbym, optymistyczny punkt widzenia, to co pan formułuje. Ja obawiam się, że sytuacja była dużo gorsza, że pan Miller został poinformowany przez odpowiednich przedstawicieli ówczesnego rządu, że należy się wycofać z jakichkolwiek stwierdzeń, które by dotyczyły Rosji, ponieważ trwają negocjacje między Rosją a Unią Europejską i jeżeli wyjdzie na jaw, że polscy eksperci mają wątpliwości wobec tego, co się naprawdę wydarzyło i wskazują, że była współodpowiedzialność Rosji za ten dramat smoleński, to wtedy negocjacje między Unią Europejską a Rosją zostaną przez Rosję złamane. I krótko mówiąc, on tutaj mówi i wskazuje swoim podopiecznym, członkom komisji, że muszą, tak powiem, uzależnić wyniki swoich prac od negocjacji między Unią Europejską a Rosją dotyczącą wzajemnych relacji, wzajemnych stosunków. Chcę, żebyście państwo zwrócili na to uwagę, że w ten sposób okazało się, że zależność pracy komisji pana Millera była nie tylko od Rosji, ale także od relacji między Rosją a Unią Europejską. Być może dlatego tak długo, aż do opublikowania niedawno raportu końcowego, wiele państw Unii Europejskiej w ogóle milczało, nie chciało mówić o tym, co naprawdę się stało. Dopiero po 11 kwietnia bieżącego roku wszystkie rzeczywiście gazety europejskie napisały, a jednak był zamach. Możemy sobie wyobrazić, że to była próba kolejna ułożenia jakiejś wielkiej Europy od Lizbony po Władywostok, że Francja i Niemcy były bardzo mocno zainteresowane, żeby taką wspólnotę troszkę na przekór Stanom Zjednoczonym, no ale wtedy był Barack Obama, jemu to w sumie nie przeszkadzało, nie interesował się takimi sprawami ułożyć. Ale żeby ułożyć, trzeba było ukryć sprawę zbrodni smoleńskiej, bo inaczej Rosja by się na ten układ nie zgodziła. I tu mamy ciekawy moment, bo nawet ta całkowicie zhołdowana
komisja, która kieruje się interesem już nawet nie rosyjskim, już francuskim, niemieckim, każdym, tylko nie tym naszym, te nasze mają gdzieś zostać z dala, nagle pisze uwagi do rosyjskiej wersji raportu. Zobacz. Dlatego, bo przychodzi rosyjska wersja raportu i rosyjska wersja raportu zrzuca pełną odpowiedzialność na polskich pilotów, ba więcej, także na pana generała Błasika, tutaj do tego stopnia, że się oskarża go, że był pod wpływem alkoholu, oraz na prezydenta, którego oskarża, prezydenta Kaczyńskiego, którego oskarża się o to, że to on wymusił jakoby schodzenie za nisko i dążenie do lądowania. Krótko mówiąc, okazało się, że ta presja pana Millera była nieskuteczna. Zwłaszcza dotyczyło to ówczesnych ekspertów wojskowych, którzy od początku, tak jak pan pułkownik Grochowski, ale także jego koledzy, od początku przeciwstawiali się Edmundowi Klichowi i przeciwstawiali się dążeniom, które forsował pan Donald Tusk, żeby zrzucić całą odpowiedzialność na polskich pilotów, polskie wojsko, polskiego prezydenta. W związku z tym odpowiedź ich ówczesna była niesłychanie istotna, niesłychanie ważna, która była ukrywana do momentu opublikowania naszego raportu. Nawet dzisiaj ci ludzie, tacy jak pan Lasek, który to podpisał, nawiasem mówiąc, ukrywają ówczesne swoje stanowisko. Byłoby dobrze, gdybyście państwo się z nim zapoznali. No to proszę bardzo, kolejna plansza. Uwagi Rzeczpospolitej Polskiej do projektu raportu końcowego MAK z badania wypadku samolotu Tu-154M, numer boczny 101. Zdaniem strony polskiej niektóre stwierdzenia zawarte w rozdziale 3.2 przyczyny nie znajdują potwierdzenia w faktach, nie są wystarczająco uzasadnione w analizie lub analiza ta jest przeprowadzona niewłaściwie. Zastrzeżenia te dotyczą m.in. poniższych stwierdzeń. Załoga nie przerwała podejścia na ustalonej minimalnej wysokości zniżenia 100 metrów, a kontynuowała zniżanie bez widzialności naziemnych obiektów z prędkością pionową dwukrotnie większą od obliczeniowej. Załoga kontynuowała zniżanie pomimo wielokrotnych ostrzeżeń TAFS, Terrain Ahead i Pull Up, za działania sygnalizacji z zadanej wysokości 60 metrów radiowysokościomierza i komendy grupy kierowania lotami, co świadczy o próbie załogi przejścia do lotu z widzialnością przed przelotem nad BPRM w celu bliższą radiolatarią, w celu wykonania lądowania wizualnie. Czyli jak państwo widzicie, okazuje się, że ówczesna komisja Millera w listopadzie 2010 roku, mimo tej olbrzymiej presji, gdy otrzymała raport MAK-u, raport rosyjski, który oskarżał polskich pilotów, że to oni pod presją prezydenta i pod szefa ówczesnego sił powietrznych, generała Błasika, prawda, doprowadzili do katastrofy. I tak napisali Rosjanie. A Polacy zanalizowali to i mówią, nie, to wszystko jest do kitu, to wszystko jest nieprawda, to jest kłamstwo. Polscy piloci nie zeszli zbyt nisko, nie próbowali wylądować. To jest kłamstwo. No i to potem jest w Warszawie fałsz. Pojawił się prezydent ówczesny Federacji Rosyjskiej, pan Miedwiediew, i powiedział, że on sobie nie wyobraża, żeby było inaczej. Mamy tutaj materiał dźwiękowy, prosimy. W spotkaniu z prezydentem Komorowskim prezydent Miedwiediew jasno sformułował, co zrobić ma komisja Millera. No i potem mieliśmy od razu reakcję. Proszę bardzo, kolejna plansza. Przyczyny i okoliczności wypadków. Podpisane Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Samolot Tu-154M numer 101, 10 kwietnia 2010, rejon lotniska Smoleńsk Północny. Czytamy. Przyczyną wypadku było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania przy nadmiernej prędkości opadania w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia
z ziemią. Czyli jak Państwo widzicie, ci sami ludzie, którzy wtedy, kiedy jeszcze mieli troszeczkę honoru i gotowości przeciwstawienia się Rosjanom, wtedy, kiedy jeszcze słuchali stanowiska i opinii publicznej, i swojej własnej wiedzy, wtedy, kiedy byli jeszcze żołnierzami, mówili, to jest kłamstwo, to jest nieprawda, nieprawdą jest, że polscy piloci schodzili za nisko, nieprawdą jest, że doszło do tej katastrofy na skutek ich błędów, niekompetencji i tak dalej. Gdy przyjechał Miedwiediew, gdy im przykręcono śrubę, mówią, ależ tak, Rosjanie mają rację, rzeczywiście, Polacy zeszli zbyt nisko, rzeczywiście doprowadzili do tej katastrofy. To samo, co stwierdzono, że jest nieprawdą, zaraz potem uznano za prawdę i po dzień dzisiejszy człowiek, który to podpisał, bo pan Lasek podpisał to, że to jest nieprawda. Później, gdy go przyciśnięto, pisze, tak, to jest wina polskich pilotów, to polscy piloci, to generał Błasik, to prezydent Kaczyński, oczywiście on już tego bezpośrednio nie formuje, tylko polskich pilotów oskarża, ale ich oskarża kłamliwie, bezczelnie i w sposób niedopuszczalny, chociaż przecież sam mówił inaczej wtedy, kiedy krytykował i kiedy nie bał się konsekwencji, które można było wobec niego wyciągnąć. I to był program 10 kwietnia 2010 Fakty. Państwo fakty znają, wnioski wyciągnijcie sobie sami. Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji smoleńskiej. Kłaniamy się bardzo i zapraszamy za tydzień pana i państwa do programu. Dziękuję bardzo.